Cześć, siemanko, z tej strony Revedes, a to już kolejny odcinek z budowania domków w Minecraft i dzisiaj zbudujemy sobie już taki większy, ładny domek, tak więc zapraszam do oglądania. Okej, tak więc na samym początku zaczynamy od zbudowania na trzy kratki w wysokości takich słupków z kamiennych cegieł i musimy je zrobić dookoła, tak jak widzicie tutaj na obrazku. I następnie będziemy robić taką jakby ściankę z bruku, tylko pamiętajcie, aby ona była wgłębiona tak jakby do środka tego budynku, żeby nie budować prosto z filarami, bo później będzie trzeba, no nie będzie to w sumie ładnie wyglądać, musi być wgłębienie. Następnie robimy takie dookoła ze schodków tych filarów, jakby można powiedzieć. Dookoła sobie całkiem tak robimy ze schodków i jak zrobimy już to dookoła, to następnie robimy półpłytkami. Zaraz wam pokażę, jak to tutaj wygląda. To skończę, ok. I tak, aha, jeszcze tutaj zapomniałem. I robimy sobie dookoła z półpłytkami i to ma tak właśnie wyglądać. Następnie robimy sobie wejście tak jakby i ona będzie z drewna i na początku robimy sobie tam na dwie kratki wysokości, a reszta słupków już jest na trzy i łączymy właśnie sobie tak drewnem i tutaj dajemy sobie niżej, tak jak widać. Tam jeszcze dostawiamy sobie, żeby to tak wystawało trochę wyżej, ładniej to wygląda. I tak, wejście robimy, ja robię z półpłytek, ponieważ to ładniej wygląda. Nie jest od razu takie strome, jakbyśmy to zrobili ze schodków. I dajemy sobie tutaj już po długości. Tak, dokładnie. Półpłytkami nie budujemy tego tak na prosto, żeby to wyglądało tak... No bo to nie wygląda tak fajnie, no i... Lepiej zbudować tak trochę pod kątem i trochę dodać tutaj, poniszczyć tutaj, dodać na przykład schodków jeszcze możemy, żeby to tak bardziej na poniszczone wyglądało jakby. I no nie wiem, mi się to bardziej podoba i ja tak sobie robię. Ale jak chcecie, możecie zrobić na wprost, to też w miarę ładnie wygląda. I tak, następnie dajemy sobie jeszcze tutaj furtki i to będzie nasza obramówka, tego jakby poręcz, o, to chciałem powiedzieć, to będzie poręcz i na dole robimy sobie deskami, zabudowujemy to i dodajemy sobie jeszcze płotki. Ja lubię płotki tutaj dodawać, bo daje to taką jakby większą głębię i mi się to bardziej po prostu podoba. I tak, kolejne piętro budujemy sobie, tak jak widzicie znowu tutaj na obrazku, stawiamy sobie tutaj wszędzie drewno i budujemy to na 5 kratek wysokości, a tutaj budujemy na 4. I robimy to tak całkiem dookoła. Okej, jeszcze tutaj. I tak, jak to skończymy, to budujemy takie jakby pojedyncze ścianki, co drugą z drewna. Tutaj możemy zatkać, bo tutaj będą drzwi. I tak budujemy co drugie, takie słupki i dajemy potem po prostu schodki i to będą nasze okna. Tutaj zabudujemy sobie to całe. Tutaj zrobimy sobie klatkę schodową, ja miałem przynajmniej taki zamysł i tak sobie zrobiłem. Teraz tak, dach. Dach robimy sobie z brukowych, ogólnie z bruku. Cały dach będzie z bruku. I tam parę dodamy sobie z tych desek. I tak, robimy sobie schodki i co drugi schodki, płytka, tak robimy. I tak robimy z dwóch stron, tutaj na dole to samo. Ok, jeszcze z tamtej strony. I tak będzie wyglądała dolna część dachu. I teraz zrobimy sobie taką jakby ramkę dookoła i robimy tak, robimy to w ten sposób, że dajemy na początku 1, potem 2 i potem 3 i na końcu również 3.
I teraz tak, dajemy sobie pod spodem jeszcze wszędzie, będzie płytki tutaj. Ok, i na samą górę tutaj dajemy sobie brukowe schodki. I na te brukowe schodki dajemy sobie świerkowy płot. Może to być inny, no ale świerkowy najbardziej tu będzie pasował jak dla mnie do tego domku. Robimy sobie takie jakby okienka, tak jak widzicie tutaj. To jest praktycznie to samo, co na dole. Robimy sobie taką jakby ściankę pojedynczą. No i robimy tak samo daszek jak tam. I teraz tak, tutaj na dole robimy tak samo daszek, tylko dajemy raz pojedynczo, potem podwójnie, podwójnie i potrójnie w górę. I dajemy tak samo płotki. Okej, tutaj z tej strony jeszcze wam za chwilę pokażę, tak z perspektywy budowania, jak zrobić to takie jakby okno, bo to będzie w sumie takie okno, takie większe w dachu. I teraz tak, pokażę wam, jak to się teraz robi. Dajemy po prostu sobie schodki w głąb, tutaj dajemy sobie tak jak na dole dawaliśmy, bierzemy sobie schodki, dajemy na dole, na górze i tak to wygląda. I teraz daszek. Daszek robimy tak samo jak na dole, czyli tutaj schodki, schodki. Tutaj dajemy bruk o 2 w górę i o 3. Tutaj dajemy bruk, tutaj dajemy sobie płotki. No i dajemy jeszcze po jednym drewnie, żeby to nam tak w ten dach weszło jakby. Tutaj sobie zamkniemy. OK. I robimy tutaj daszek w górę. Tutaj jeszcze możemy dać i tutaj dajemy sobie bruk po prostu, bo ze schodkiem to by nam tam przebijało do środka i to by się tak nie zamknęło i by była taka... Po prostu byłaby dziura w dachu. Jeszcze tutaj schodki i tutaj sobie to łączymy. Pamiętajcie, żeby sobie tam zostawić tą kratkę, bo będziemy tam później dawać sobie furtki. Tutaj jeszcze tak sobie zatkamy, bo to nie ładnie wyglądało. I robimy to samo tam co z drugiej strony z tymi schodkami. Okej, no i jest ładnie. I tak samo robimy dach z drugiej strony. Tutaj sobie zatkamy. I to tak wygląda w sumie. To jest takie odbicie lustrzane prawej strony, albo lewej, zależy jak się patrzy. Tutaj tak, też sobie to zatkamy, tutaj dodajemy sobie, tutaj dajemy deski i schodki, to zamykamy, tutaj dajemy sobie bruk, tak samo z tej strony. I dach, górny dach już mamy praktycznie skończony, jeszcze na dole tam sobie zrobimy, chociaż tam na dole to będzie to samo. To się praktycznie niczym nie różni. Czekajcie, wyłączę sobie tutaj deszcz. Ok. Ok, no i na dole mamy dach również skończony. Tak to mniej więcej wygląda. I teraz tak, na górze dajemy sobie właśnie te płotek damy na środku i furtki. Ok, no i dach mamy praktycznie skończony, jeszcze tutaj będziemy musieli dać sobie deski, żeby to zatkać, żeby takiej dziury nie było. I jeszcze z tej strony, z tej i tutaj na górze. Ok, aha, jeszcze tutaj sobie zatkamy, ale to zatkamy sobie po prostu świerkowymi. I tak naprawdę to już jest prawie koniec, dodajemy sobie jeszcze tylko klapy.
bo po prostu ja dodaję klapy, bo mi się bardziej one podobają w oknach, dają taki bardziej, nie wiem, średniowieczny styl budowli niż po prostu szkło. I no mi tak bardziej, no bardziej mi się to podoba po prostu. Okej, jeszcze damy sobie tutaj na górze. I tutaj jeszcze jest. I tak, tak to się prezentuje. Dodamy sobie jeszcze tutaj na dole drzwi do naszej piwnicy. Damy sobie jeszcze drzwi do domku. Okej. I tak, dodamy sobie jeszcze tutaj drewno jedno i jeszcze tutaj sobie dodamy. Będzie to ładnie wyglądać. Okej. No tutaj już nie. I tak to wygląda. Tak się prezentuje. I dodamy sobie jeszcze komin. Komin zrobimy sobie z cegieł. Tutaj sobie weźmiemy. I tak, ważne, żeby on tutaj wystawał tak trochę. Czekajcie. Zrobimy sobie tak na dole. I w tym miejscu niszczymy te cztery deski. I tutaj musi wystawać. I tutaj tak samo zatkać, żeby nie było tej dziury. Bo tam można fajnie sobie kominek zrobić ze środka. Pokażę wam tam pod koniec filmiku, jak wnętrze wygląda i jak to się tam całe prezentuje. No i już można robić jak się chce, ale no lepiej zrobić tak jak tutaj jest na filmiku. Budujemy tak w górę, sobie tutaj zrobimy. Tutaj dodamy schodki, tutaj zrobimy tak, tak. Tu jeszcze dodamy, no i w sumie to tak by wyglądało. Jeszcze tutaj damy sobie tak i tak. I na samą górę damy sobie jeszcze ognisko. Tak, zatkamy to, zasłonimy klapami. No i tak by to wyglądało.